Kurde, czekam na 9 lutego. 9 lutego Audi ma zaprezentować Audi e-tron GT. A jaram się tym autem jak młoda sarna świeżą marchewką. Second try. Tym razem będzie dobrze. W ogóle robią na YouTubie zagraniczni YouTuberzy z Hearthstone'a. Creeparian. Zrobimy sobie przegląd zagranicznego Hearthstone'owego YouTuba. Widzę, że Creeparian poświęcił się ustawkom. Ciekawe czemu. To jaką tym razem obejrzysz? Jak wyglądają u niego statystyki? Oczywiście. Oczywiście nie ma. Statystyki u niego wyglądają tak jak u mnie. Tuby w dół 3000. Proporcjonalnie u mnie gorzej. No ale też mu lecą suby od ponad pół roku. Tutaj też kiepsko. Ale wyświetleń to chłop klepie jak szalony. Dobrze, remisik. Trump SC. Mam tu dla ciebie prawdziwy gank świetny. No jakiś montage. Proszę, proszę. Nie no, nie będę tego mroził. O, sporo montage. A wyświetleń to tu zbyt wiele nie ma. A jak ten? Suby na minusie. Ale wyświetleń jeszcze klepie sporo. W Ameryce takie 5 baniek wyświetleń 40 tysięcy złotych. Dobra, co my tam mamy dalej? Regis Killbeam. A chwila, bo ja nie zobaczyłem w ogóle co ten Trump nagrywa. Jak ci się wiedzie? Wow! Kurde, są murloki, panie! Nie nadzieja na tą gierę. Co to jest? Duels. Highlander Priest, czyli Rankedy. Duels. Arena. Chyba deck. Jakieś ocenianie kart. Arena. Arena. Dobra, a wracam do Regisa. Deck. Głównie deki. Z tego co widzę. Na wyświetlenia. Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Odkryj albo daj twoim stronnikom. Dobra, dawaj. Perfekto. Suby stoją w miejscu, I guess. Tu było 4000. Wiusów chłop trochę klepie. Kurde, jak ja bym wyklepał 6 milionów, bym w grudniu zrobił 6 milionów, to z 6 milionów bym zarobił ze 40 tysięcy złotych. Co tam był jeszcze RDU? Odkąd mój biznes w Dalaranie poszedł z dymem, łapie fuchy to tu, to tam. Z
100% na Winkę, gitareczka. Battlegroundy, 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 battlegroundy. Ok. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. O, temu się kanał rozwija. No, ale wyświetlę to tyle za nic. No ciekawe, bo on w sumie dobrze grał. Robi to regularnie, te miniatury. No miniatury takie są. Były też takie są. Co tam jeszcze był? Thais. Nie chce mi się myśleć. Ogólnie nie chce mi się myśleć, ale wyświetlenia to widzę z dupy. Suby na minusie, viewsów coraz mniej. Brian Kibler. Dragon Quest, coś tam. To są chyba deki, tak mi się wydaje. Ej, jak się ziomek zmienił? Kurde, co on wysiwiał? Ech, co ten Twitch sam zrobi z ludzi? Minus 3000 i viewsów, tyle co nic. No, wszystkich dupa. Naprawdę dobrze ci idzie. A, już czytam, co pisaliście, bo w sumie trochę zaslakowałem. Do podatku cukrowego to nie powinno być, żeby mnie stać. Nie powiem, żeby mnie nie stać. Ale dalej denerwuję. A, no ta, no ta, no to wiadomo, że denerwuje. Cały dzień tryhard w Diesel Legend. Uuu, zazdroszczę. Zazdroszczę. Solem robi fajne materiały, ale on to robi jakieś clickbaitowe gówno. Jak ja obejrzałem jeden jego film, to myślałem, że się zżygam. I niestety to nawet nie ma przenośni. A Hearthstone Dev answered our questions. No. Custom card. New mini set for Hearthstone with 65 card. No, takie powiedzmy lifestyle'owe w Hearthstone'owym klimacie. Czym się Kibler otworzył? Ale widzę, że opłacalne. Zdarza się nawet najlepsze. Tupki na tym lecą. Chciałbym umieć robić takie gówno. Niestety nie umiem. Za każdym razem jak się to zabieram, to mówię nie, kurwa Mateusz, nie.
Czy sezon nadal liczy się od pierwszego? Tak. Jeszcze jest łysy rusek. Dobra, nie będę wszystkich przeglądał. Może warto się przełamać. Chciałbym powiedzieć, że wierzę, że jeszcze coś się zmieni w sytuacji mojej i Hearthstone'a. Natomiast na tym, że chciałbym to powiedzieć, mogę jedynie skończyć, bo dalej nie ma żadnej treści. Gdyby był tu Bran, to już bym wygrał. Nie wiem, jak tych coinów nam zbierał. Mateusz, ty kurwa jebany idioto. Co ja odkrywam w ogóle? Przydałaby się większa łajka. Dasz sobie radę. Jak bardzo da się zjebać turę? O, w ten sposób. W ten sposób da się turę zjebać. Udało się to prawda jeszcze bardziej, ale aż tak bardzo się nie udało. Proszę tu nie pierdzielić. To, że troszkę może coś mi się pomerdało w mózgu, to nie znaczy, że od razu trzeba pierdzielić. Proszę, proszę, ktoś tu wskoczył na wyższy poziom. No, fajne, ale... Finally, my friend. Dobrze kombinujesz. Spokój pośród chaosu. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Mam tu trochę złota za fatygę. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Wybrałbym dokładnie tak samo. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. To ja sobie z tym chcę zrobić.
Za dużo myślenia. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Wizard swoimi durnymi decyzjami doprowadził wszystkie gry do ruiny. Chyba tylko właśnie w miarę trzyma. Okej. Skoro tak mówisz, to może tak jest, nie wiem. Nie interesuję się innymi grami za specjalnie, więc nie będę się wypowiadał. Padzium. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Not bad at all. Dobra, ale to już jest do dupy trochę. O nie. Tracę jednego modloka. Trudno się mówi. Resory mi się kurwa przypaliły. Masz jakieś rady dla wschodzącego aktora porno? Myj dupę i ręce. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj. Może to kwestia subiektywna, bo danych nie znam, ale chyba Blizzard nie dorasta Riotowi do 5. Riot ma jedną grę, Blizzard ma 5 żanr. Okej. Do Blizzarda należy dosyć dużo ilość miejsc najlepiej sprzedających się gier na świecie. Riot ma jedną grę. Okej. Sobie radzisz. Oby tak dalej. To ma jakiś sens. No come on, gościu. Już lepiej. Poison. Solidny strategiczny wybór. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Okej.
ale jadą na sprzedaż produktu trochę ciemnej masie. Dobra. Ja nie chcę mi się gadać. Riot ma jeszcze 3 gry. Sorry, zapomniałem, bo nie słyszałem o Legends of Runeterra i Valorancie od paru miesięcy. Masz tu trochę złota za fatygę. Świetne zagranie. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. No to dasz im popalić. Jesteś od stronnika do tyłu i o złoto do przodu. No pojebało was, kurwa, nie nadążam, no halo! Proszę się zlitować. Dasz sobie radę, masz dużo... Ej, czegoś takiego już dawno nie widziałem. Po co się rzucasz? Ale stary, to ty się rzucasz! To ty się rzucasz, wyskakując z tekstami, sprzedaję produkty ciemnej masie. Cały czas ludzie kupują WoWa, coś tam, coś tam. Więc... Ty nie pytaj się kogoś innego, po co się rzuca, tylko spytaj się siebie, to po pierwsze. Kto gra w Diablo, w StarCrafta, kto gra w WarCrafta chyba. Nie unoś się. A wiesz, kto gra? Sprawdzałeś, że mówisz, że nikt nie gra, bo tobie się tak wydaje? To może sprawdź najpierw, a dopiero później pierdolo. Jesteś od stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Dobrze kombinujesz. Moja mała kolekcja tych filmeczków. Nie do ciebie pisałem. Ale ja do ciebie mówiłem, bo widzę, co piszesz. Moich znajomych nikt nie gra, pozdro. Nie no, jak z twoich znajomych nikt nie gra, no to wiesz, ja wśród swoich znajomych nie mam żadnej osoby chorej na raka. Tu nikt nie jest chory na raka. Oh, crap. Nie wiem, czemu niektórzy spekulacje niepoparte danymi, co ja przyznałem, ludzie traktują jak atak. Bo spekulujesz danymi, które są niepoparte w żaden sposób? Oh, fuck.
kombinujesz? No, dziwny siedlik. Czemu bran nie jest złoty? Bo nie dostałem trzech, tylko jednego. Myślisz, że Diablo 3 czy SC albo Warcraft mają wpływ na markę w 2020? Pójdź trzeźwo na świat. I ty mówisz do kogoś, że on się rzuca. Okej. Lombeczka. Rejs, co ty pierdolisz, uważam za rzucanie się. Ale pisanie... Spójrz trzeźwo na świat, to już jest normalna dyskusja, tak? Stary, naprawdę? No ręce opadają, no naprawdę, kurwa, ręce opadają.